Zielonogórscy speedrowerowcy rozpoczynają sezon. Dziś na torze przy Wyszyńskiego odbędzie się pierwszy trening. ZKS podczas zimowej przerwy poczynił duże inwestycje sprzętowe, które mają pozwolić na sukcesywną walkę o medale Mistrzostw Polski w nadchodzącym sezonie. Otwarcie tegorocznych zmagań już w najbliższą sobotę. ZKS podzielony na dwa zespoły weźmie udział w 4 meczu, w którym do rywalizacji przystąpią również Sparta Wrocław i Orzeł Gorzów Wielkopolski. Na torze przy Wyszyńskiego nie zabraknie najzdolniejszych speedrowerowców z Grodu Bachusa na czele z nowym kapitanem ZKS-u Rafałem Lewczukiem. Początek zawodów w sobotę o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.